na całym świecie setki milionów przed telewizorami i prawie milion tu przed Bazyliką Świętego Piotra uczestniczyły w najbardziej niezwykłej kanonizacji w historii. Świętymi ogłoszono jednocześnie dwóch papieży, Jana Pawła II i Jana XXIII. I stało się to w obecności także dwóch papieży. To jest specjalne wydanie wiadomości z Rzymu. Ale nie tylko tu przeżywano tę wielką, radosną uroczystość. Będziemy w wiadomościach także w kraju, w ojczyźnie papieża Polaka od dziś świętego, Jana Pawła II. Ale zanim przeniesiemy się do Polski, zostańmy w Watykanie, bo to przecież tu papież Franciszek ogłosił świętymi dwóch papieży, z których jeden współczesny Kościół odnowił, a drugi wprowadził go w trzecie tysiąclecie. Tym samym spełniły się marzenia milionów katolików na całym świecie, a już na pewno tych, którzy 9 lat temu tu w Watykanie wznosili wołania Santo Subito. Uroczystości kanonizacyjne obserwował tu na miejscu Leszek Krawczyk. Leszku, powiedz, które słowa papieża Franciszka były najważniejsze, jak one zostały przyjęte?